Oczywiście bardzo znany fragment Słowa Bożego, wiecie, i taki, nawet ja mam podkreślony prawie cały ten rozdział, 58 i 58 rozdział Izajasza. I kiedy go otworzyłem, to tak w pierwszej kolejności przeczytałem to, co mam może najbardziej podkreślone. 8 wiersz. I 9. 58. 8 wiersz 9. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha. A gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: oto jestem. Te słowa przeczytałem, kochani, i no chociaż się dobrze znam i znam to, co przed, i znam to, co za tymi słowami, bo wiele razy to żeśmy czytali i wszyscy chyba wiemy, ale tak moje myśli zaraz pobiegły do tego, no jaki jest sposób na takie życie. I jak to sprawić, żeby tak coś takiego działo się w naszym życiu. Piękne, wiecie, bo kiedy słyszymy dzisiaj o wielkich dramatach wśród chrześcijan, modlimy się o ludzi, którzy przeżywają niewyobrażalne, powiem, dramaty, sytuacje. I to są tak i z tej strony, i z tej strony, i z tej strony. To jest prawda. Tak jak powiem, w mediach, w świecie więcej jest spraw tragicznych, prawda, niż budzących jakieś takie, no, miłe odczucia, no więcej. Raz, że tymi nas epatują oczywiście, bo też to na tym polega ta, nie wiem, ta praca tych mediów. Sukces i nic więcej, tak? I im więcej szokujących, tym... Ale my nawet bez mediów, no, bez mediów, kiedy rozejrzymy się wśród naszych sąsiadów, znajomych, gdy coś możemy usłyszeć z ich o ich życiu, to przecież no, przerażająca większość. Te sprawy przykre, bolesne, tragiczne. Choroby śmiertelne, ludzie załamani. Nieszczęśliwi. Samotni, porzuceni, opuszczeni, oszukani przez męża, przez żonę. No przecież to jest w świecie, ale też więcej tych takich smutnych wieści też i w Kościele. Problemy, problemy, problemy. Bardzo często, kiedy ktoś dzwoni do mnie i się pyta, no jak tam, co tam was słychać, ja mówię, bardzo fajnie, cieszę się, dobrze nam jest, szczęśliwi jesteśmy w Panu. I oni wtedy, o, to chwała Panu Bogu. To chwała Panu Bogu, jak to dobrze usłyszeć coś takiego dzisiaj. Bo tak nie jest w większości. Nie jest, chrześcijaństwo nie jest gorące. Miłość oziębła. To nie jestem jakimś wieszczem złym, ciemnym. To jest po prostu no, stan rzeczy. Chrześcijanie gonią za rzeczami tego świata, co ten świat goni za dobrobytem, za wygodą. Bo nie ma. Boże. No. 30-osobowe. Też się często pytają. I co? Macie nabożeństwa 2 razy w tygodniu. To jest ewenement już. To już jest ewenement. 2 razy w tygodniu. Co wy tam robicie? Kto tam przychodzi na te nabożeństwa? Kto tam przychodzi? Ja mówię tak. Jak będziesz miał chrześcijan, którzy żyją z Chrystusem, to będziesz miał. Będą przychodzić. A jak masz chrześcijan z nazwy, no to faktycznie trudno. Jest dzisiaj tyle ciekawszych spraw niż nabożeństwo jakieś tam.
fascynujący. To jest prawda. I teraz tak, to jest taki stan, wiecie, i teraz czytasz taką baś, takie coś pięknego, coś takiego słonecznego. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna. Twoje uzdrowienie rychło nastąpi, twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą i chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Jej, kochany, chwała Pańska z tyłu, straż. Nie tam, z tyłu to już nie patrzmy, tam to już może być. Nie, taka pełnia szczęścia. Gdy będziesz potem wołał do Pana, to cię wysłucha. Ileż takich mamy, powiem, pytań, dylematów, że modlimy się, a jakby modlitwa nie była wysłuchana, jakby niebo było zamknięte. A tu jest, gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie, oto jestem. Przecież to jest marzenie, tak? I jak? No jak? Przecież to jest, wiecie, to jest Słowo Boże do ludzi, do ludzi. To tak, to chodzi o życie tutaj ludzi na tej ziemi, no. Gdzie jest to życie? No i oczywiście, że wyżej, jak? No to jak? No i szósty wiersz i niżej teraz. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie. Że się rozwiązuje bezprawne więzy. Że się zrywa powrozy jarzma. Wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Wiecie, że się rozwiązuje bezprawne więzy. Ja myślę, że to jest tak, w naszym życiu one się pojawiają, te więzy, te takie jakby przypadkowe, jeśli nie pilnujemy. To tak jak, wiecie, weźmiecie, najprostsza sprawa. Wąż ogrodowy rozwincie. Z koła, rozwijajcie go z koła, tam gdzieś go powiesiliśmy, tak? No i tak weźcie za koniec i ciągnijcie. I nagle się okazuje, że bach, zawiązany. Jak rozciągacie, to macie nieraz takie coś. Złapaliście za koniec, niby w krąg był fajnie związany, rozciągasz, jej kochany, więc skąd on się tam wziął? Tak mi się wydaje, jest też w naszym życiu. Jak nie pilnuje, i trzeba go rozwiązać. I trzeba stanąć, zostawić ten koniec tam, iść do tego węzła i zacząć cofać z powrotem cały wąż. Jak jest to 20 metrów, to przynajmniej 10, bo jedną tą krótszą połowę ciągniemy, tak? I trzeba rozwiązać. I tak jest w naszym życiu. Nie, tak jakby samo, jeśli nie czuwamy. Ale pojawiają się takie więzy. Niedobre więzy, więzy nieboże. Nagle spostrzegamy, że kochamy coś bardzo, że coś nam jest bliskie. Nagle spostrzegamy, że komputer jest węzłem. Lubimy go. Za bardzo go lubimy. Kiedy się zawiązał? Nikt z nas nie myślał o tym, że kocha komputer. Ja myślę oczywiście nie o samej skrzynce, tylko myślę o rzeczach, które w tym komputerze na przykład oglądamy. Nie myślę o tym jako o instrumencie do pracy. Nie o tym myślę. To nie podlega temu. Jak to się zawiązało? Przecież ja nie deklarowałem, że ja będę kochał te rzeczy, że ja bardziej jak Boga może będę kochał. Kiedy to się stało? Ale jest węzeł. Wiecie, prawdziwy post to jest rozwiązanie wszystkich węzłów niebożych. Ten wąż ma być, bo woda przez związany wąż nie przepłynie, przez załamany wąż nie przepłynie. Stanie tam po prostu i będziesz miał odkręcony tam będzie ciśnienie, a ty będziesz stał z pustym końcem. I będziesz się dziwił, że woda nie leci. Czemu nie leci? Bo tam jest załamanie. I co z tego, że Pan Bóg z tamtej strony, powiem, nadaje ciśnienie. Pan Bóg ma chęci, pragnienie. Ma czy nie? Ma. Amen. Błogosławić nasze życie, dać nam radość, dać nam to, co tu jest napisane. Twoje światło wzejdzie jak zorza poranna, twoje uzdrowienie rychło nastąpi, twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą. Wiecie, to jest, nie wiem,
Jakbym był kobietą, to bym się na pewno zaraz przy tym popłakał, bo tak mnie to mocno wzruszyło. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą. Tak mało tej sprawiedliwości w naszym życiu. Walczymy o nią. O sprawiedliwe zachowanie, o sprawiedliwe odnoszenie się do bliskich, do żony, do męża, do dzieci, do braci w zborze. O sprawiedliwość w naszym życiu. O Bożą sprawiedliwość, nie ludzką. I takiej zawsze mało, tej sprawiedliwości. Takiej mało, tak trzeba jej szukać nieraz, tak jak powiem, przez lupą, jak igły w stogu siana. A tu jest napisane, że ta sprawiedliwość będzie taka obfita, że pójdzie przed nami nawet. Nasza sprawiedliwość. Boże, myślę sobie takie życie. Zawsze bardzo wiele jest tej niesprawiedliwości. Mamy co wyznawać Bogu, mamy czego się wstydzić, przepraszać Pana Boga. Zawsze mamy za co. Zawsze. A tak mało tej sprawiedliwości, a to jest napisane, nie jest napisane o tym, żebyśmy przepraszać Pana i znowu przepraszać, ale że sprawiedliwość tak się rozmnoży, taka będzie obfita, że pójdzie przed nami. Że jakby się wyleje przed nami, bo będzie jest taka obfitość. Zrywa się powrozy jarzma, zrywa się bezprawne, rozwiązuje się bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma. Wypuszcza, co mają na myśli te powrozy jarzma? Wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, na wolność uciśnionych. Przecież nie jesteśmy dyktatorami jakiegoś kraju, przecież nie jesteśmy zaborcami. Przecież, no co, to jest moje życie, to my mamy tylko swoje życie. No kto z nas działa tak, żeby podporządkować sobie tu zbór, czy w rodzinie swojej, co? Nie działamy przecież tak, nie? Nie jesteśmy jak ci, którzy, najeźdźcy, którzy przyjeżdżali po to, żeby siłą zaprowadzić. Przecież nie jesteśmy. Co, więc skąd te jarzma? Nie, chyba nie ma ich. Tych uciśnionych. Wystarczy nie odzywać się do swojej żony z różnego powodu, słusznego, niesłusznego. Wystarczy nie odzywać się, jak Kalinka mówiła do niej, zobaczcie, jak ją to męczyło. Obcą osobę. A co jest w domu? A jak jest uciśniona taka żona, kiedy mąż jest naburmuszony? Jak ona jest uciśniona? A jak jest uciśniony mąż, kiedy żona jest naburmuszona? Fochy ma. A to takie proste, fochy. Powiem, gdybym miał prawo, to bym fajnie załatwiał takie fochy. Mam sposoby. I robiłbym to z całego serca. Nienawidzę takich rzeczy. Ale to są takie powszednie rzeczy. Wydaje się taka pchełka w domu. A to jest jarzmo. I Pan Jezus nie przyszedł, by nas poddawać pod jarzmo. Świat się śmieje z takich rzeczy i mówi, to jest normalna gra w małżeństwie. To jest normalne, to są zasady gry. Wprost uczą takich zachowań. Jak sobie możesz podporządkować żonę, jak żona sobie może podporządkować męża, co ma zrobić. Wprost uczą takich rzeczy. Bóg to nazywa jarzmem. Mówi, to jest post, który ja miłuję. Że się uciśnionych na wolność wyprowadza. Uciśnionych. Tych, którzy cię przeprosili, a im nie przebaczyłeś, na przykład. W zborze. Bliźni twój, który cię przeprosił, którym widzisz, że jest mu przykro, ale ty masz teraz w górę nad nim. Masz górę nad nim. Teraz masz jarzmo. Teraz ty kajdanki, ty masz klucz od tych kajdanek. O, nie tak łatwo. Czy to jest post? Czy to jest chrześcijaństwo? Że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu. Znowu te rzeczy? Znowu pomyślałem sobie, te rzeczy dalej funkcjonują w takim bogatym społeczeństwie, już jak choćby nasze nawet.
No to może funkcjonować w Chinach, w Wietnamie, na pewno w Korei Północnej. Ojej, gdybym tam był, to bym, nie wiem, wszystko rozdał tym biednym chrześcijanom. Ale tu ciągle jest to samo, że podzielisz swój chleb. To jest prawdziwy post, żeby chleb swój podzielić z głodnym, żeby się podzielić po prostu tym swoim. Oczywiście, że już prawdopodobnie chleba nikt nie potrzebuje, natomiast nieraz potrzebuje twoich 100 zł. O, nie, 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 nie. No nie, 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 nie. A co za różnica? A co za różnica? Gdybyśmy nie mieli w zapasie naszych 100 zł, abyśmy żyli w tym czasie, kiedy chleb był ważny tylko, w czasie naszych rodziców, na młodości naszych rodziców, kiedy naprawdę chleb był ważny i ludzie chodzili od wioski do wioski, chodzili tacy ludzie, którzy nawet za chlebem mogli powiedzieć, przychodzili mi, porąbię panu drzewo, tak? Państwo drzewo. Może macie coś, nie wiem, gnój wyniosę z obory. Bo chcę chleba. I oni wtedy powiedzieli, nie, nie, no ja mam swój bochenek. Tak jak teraz możesz mówić, no to jest moje 100 zł. Jak ja oddam tamten bochenek, jak ona oddała, to ty jej dzieci miały mniej. Przed dziećmi chowano bochenek kiedyś, żeby za dużo nie zjadły. Proste. Świeży chowano, żeby zczerstwiał, bo świeży szedł jak świeże bułeczki. I mama musiałaby piec drugi raz. Nie miała na to ani czasu, ale przede wszystkim środków. Bo tej mąki by starczyło, żeby skończyła się 3 razy szybciej. Do tej pory znam takie rodziny, w Niemczech, żeśmy słyszeli, dziwne, mieli 13 dzieci chyba, albo 14, już nie wiem. 17, o, taka wierząca rodzina. I oni jak kupowali chleb, to kupowali workami chleb. Ale nigdy nie jedli chleba, tam Ala była u nich, pracowała tam, opiekowała się, stąd wiem. I ona to widziała. Przez wiele miesięcy widziała to. Nigdy nie jedli świeżego chleba. Ten świeży leżał tam gdzieś schowany na górze, żeby dzieci nie mogły, bo świeży by poszedł błyskawicznie. Jedli czerstwy chleb. Teraz, w tych czasach i w RFN-ie. Podzielić się, widzieć potrzebę ludzi. Widzieć ich, wiecie, nie mają dzisiaj może potrzeby chleba, ale mają tego drugiego chleba potrzebę. Ich dusze są głodne, naprawdę. Podzielić się z nimi. Podzielić się i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Proste takie zasady. To jest naprawdę proste. To jest taki sposób życia. I wtedy twoje, i zaczyna się, wtedy twoje światło. Wiecie, zawsze będzie te wielkie rzeczy tutaj, które ja tak na początku czytałem, takie wielkie, piękne rzeczy, jak do nich dojść, jak je zrealizować, jak ściągnąć to do swojego serca, do swojego domu, żeby światło moje wzeszło jak zorza poranna i tak dalej, i tak dalej. Zawsze będzie się, ja powiem, sprowadzać do tych takich bardzo, bardzo prostych rzeczy. Do miłości bliźniego. Bo Pan Jezus nie przyszedł, wiecie, nie przyszedł wygłosić piękną mowę partyjną. O miłości, o równości, tak jak prezydenci to robią, nie? Co oni tam nie mają na celu, nie? Pomóc tym emerytom, na lekarstwa, Ale mają piękne, naprawdę piękne mowy. Takie są cele, że hej, i obietnice. Pan Jezus nie przyszedł wygłosić pięknej mowy o miłości, o wolności, o pokoju, o szczęściu. Wygłosił, poszedł do nieba. Pan Jezus przyszedł, żeby to stało się rzeczywistością. Pan Jezus nie przyszedł powiedzieć, że małżeństwa mogą być szczęśliwe, że są stworzone po to, żeby były szczęśliwe, a nie nieszczęśliwe. Dzisiaj małżeństwo jest rozumiane tak, że to jest tylko jakaś walka. I albo wytrwają, albo się rozwalą. No, mało tam radości. Mało. No jak jest dużo pieniędzy, to jeszcze jakaś radość jest.
bo żona sobie może kupić ciuchy, bo facet sobie może kupić samochód, bo to jeszcze jest radość. A jak nie, to jest taka walka i albo się wygra, albo się przegra. Pan Jezus nie przyszedł powiedzieć, że małżeństwo jest Bożym zamysłem i to jest coś pięknego, coś, co się naprawdę razem wspiera, coś, co się staje jednym ciałem. Powiedział ładne rzeczy i poszedł. Pan Jezus przyszedł, żeby to było, tak? Przyszedł dać. Chwała Panu Bogu. On przyszedł dać. On przyszedł zniwelować, żeby nie było już biednych, żeby nie było opuszczonych. Nie, żeby chodzili i cały czas żebrali. Ale żeby ktoś się nimi zajął, a nie pogonią, poszczują psem, czy nie. Pan Jezus przyszedł, żeby każdy człowiek miał szczęśliwe życie. I miał powody do radości. Do radości, nie do smutku. Nie przyszedł, żebyśmy płakali i płakali całe życie. Nie. Żebyśmy kuleli, żebyśmy się kłócili. Nie wygłosił pięknej przemowy na parlamencie, na forum parlamentu czy narodu, odezwa do narodu, do świata odezwa. Piękna odezwa do świata. Kazanie na górze na przykład, tak? I poszedł. Nie, on się zajął tymi właśnie biednymi, bezdomnymi, chorymi, odrzuconymi. On się zajął i zmieniał ich życie. I dalej tak samo jest. Dalej tak samo jest. Nie patrzeć na siebie. Tylko, nie widzieć tylko siebie. Swoich potrzeb. Tylko swoich potrzeb. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie. To jest, powiem, następny klin, który trzeba wybić. Bo to nie jest już stricte światowy grzech. Wiecie, jak patrzymy na świat, to mówimy: grzechy to świat, nie? A my to co? Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem, to nie tylko do świata już należy, to do nas też należy. U nas często się to znajduje, nie wiem jak. Szydercze pokazywanie palcem, obgadywanie kogoś, naśmiewanie się z kogoś, docinanie komuś, dociąć komuś. Nawet może, powiem, nie jesteśmy tacy bezczelni, żeby to powiedzieć wprost, bo to chrześcijanowi chyba nie przystoi, ale wśród swoich bliskich to o tamtym możemy sobie fajnie powiedzieć, tak dociąć. To co to jest? To nie jest szydercze wytykanie palcem? Pokazywanie palcem? Zobaczcie, że to też jest przeszkoda. Jeśli tego nie usuniemy, to nie będzie radości, to nie będzie z tyłu pokoju Bożego, chwały Bożej. Nie będzie. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie. I bezecne mówienie, to nie do świata tylko jest głos, ostrzeżenie, czy to by się tyczyło do świata. Pan Bóg mówi do narodu Bożego. Bezecne mówienie. Co to jest bezecne mówienie? Tak sobie pomyślałem, co to znaczy bezecne mówienie? I zajrzałem do słownika. Wiecie, co znaczy bezecne? Bezecny. Nieczysty, nieprzyzwoity, lubieżny, niemoralny. No dzisiaj, Boże drogi, dzisiaj jest to straszne. W świecie to jest straszne. Niemoralne, lubieżne. Nie możesz się odezwać, wiecie, nie możesz się odezwać normalnie. Odezwiesz się, powiesz coś nie tak. Boże, jakie najgorsze, ohydne rzeczy zaraz przychodzą mi na myśl. Ludzie są po prostu opętani tym. Nie chcę teraz tego mówić, jak chcecie, bo to nie godzi się mówić. Co ja powiedziałem? Jakie cztery proste słowa powiedziałem?
i wszyscy, którzy byli ostatnio na szkole. Nie wiem, czy nawet zwróciłaś uwagę, wiesz, o co chodzi. Chyba nie. No, u nas nie ma takiego mówienia, ale to też to znaczy nieprzyzwoite. Nieprzyzwoite, nieczyste, bezecne mówienie, paplanie. To też pod tym paplanie, byle coś klepnąć. Mówimy o takich ludziach, mają język taki, jak to mówimy o takich ludziach? Taki niewyparzony język. O, właśnie. Niewyparzony język. Ktoś ma i no, po prostu on ma niewyparzony język. Wiecie, że za niewyparzony język mówiliśmy o tym niewyparzonym języku, tak? Mariusz dzisiaj o tym też mówił. Bardzo ciekawe ilustracje dał. Dom to nasze życie, podwórko to nasze serce, po którym biegają psy, a furtka to nasze usta. I bywa, że się otworzą. I straszne rzeczy się wtedy dzieją. Bo tak potrafi pokąsać język. Niewyparzony język. Musimy sobie zdawać sprawę, że za niewyparzony język ludzie pójdą do piekła nie na 10 lat. Tak? Ludzie pójdą do piekła nie na 10 lat. Za niewyparzony język tylko. Przecież to niewyparzony język tylko. No ale na ile pójdą do? Jaki to będzie wyrok? Ile lat w tym piekle? Wieczność. Naprawdę? Za niewyparzony język? Wieczność w piekle? Pamiętajmy, bracia i siostry, o tym. Wiecie, bo to wymaga ćwiczenia. To wymaga czujności, gdzie nie chcemy już tej czujności trzymać. Trzymamy czujność na nabożeństwie, bo tylko 2 godziny. Trzymamy czujność, jak jesteśmy gdzieś tam między wierzącymi, bo to tylko jakaś chwila. Trzymamy i nie ma może tego. W domu już brakuje nam czujności. W domu brakuje nam mądrości. I klepiemy. Ale grzech popełniony tutaj, w tym krzesełku i grzech popełniony w domu, taki sam. Tak samo skutkuje, prawda? I znowu, gdy podasz głodnemu swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, od takich rzeczy Bóg uzależnia, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemnościach, a twój zmierzch będzie jak południe. Od takich rzeczy. Niech Bóg sprawi, żebyśmy, powiem, nie mieli hamulców, zahamowań, gdy przychodzi taka potrzeba. Gdy przychodzi taka okazja, że masz gdzieś w pobliżu, jest strapiony. Gdy słyszymy na przykład, że ktoś prosi o modlitwę. Dałby Bóg, wiecie, to jest w ukryciu. Ja, ani nikt z nas nie wie, jak się modlicie. Jak ktokolwiek z nas modli się za Ewodią, jak się ktokolwiek z nas modli za Haliną, jak się ktokolwiek z nas modli za Samuelem. Nikt z nas tego nie wie, nie zważy tego. A Bóg to wie. Dałby Bóg, aby to był sposób naszego życia, styl naszego życia. Nie odfajkowanie sprawy, oha, to już jest za mną. Bo to nie jest modlitwa, to nie jest dać chleb. To nie jest przyjąć bezdomnego do domu. To nie jest przyodziać nagiego od chaty. To nie tak się, to nie, to jest coś więcej. To jest coś więcej. A to jest od tego, Ewangelia jest tak praktyczna. Niech nie będzie ci nigdy żal, kiedy dajesz komuś
pieniądze swoje jako pomoc. Zrób to w ukryciu, tak jak Słowo Boże mówi, niech nie wie prawica, co czyni lewica. I nie żałuj tego, że dałeś chyba za dużo. Albo znowu musisz dać. Zobaczcie, Pan Jezus jest doskonałym przykładem, ale powiem jedynym przykładem, nie alternatywą. Jak ktoś chce, to niech tak żyje jak Jezus. Jak ktoś chce, to niech tak miłuje jak Jezus. Jak ktoś chce, niech tak się troszczy o innych jak Jezus. A jak ktoś nie chce, nie, to nie jest alternatywa. To jest jedyna droga. Amen. Jedyna droga. Inna jest niewłaściwa. Każda inna. A kiedy to będzie w naszym życiu, kiedy to będzie sposobem naszego życia, wtedy Twoje światło wzejdzie w ciemności, a Twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie Ciebie stale prowadził i nasyci nawet duszę Twoją nawet na pustkowiach. I sprawi, że Twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, którego wody nie wysychają. Chwała Panu Bogu. To jest coś pięknego, iść do ogrodu po deszczu. Prawda? Jest coś pięknego. Taka ma być nasza dusza. Takie może być nasze życie, powinno być nasze życie z Bogiem tutaj. Wiecie, nie ma dla Boga skwaru za wielkiego i On nie może nas podlać. Nie ma dla Boga, ach, teraz ja bym Ci pobłogosławił, ale tak słońce piecze, nie da rady. Nie ma. Bóg stwarza warunki. Bóg stwarza warunki. Nie ma tak, że Pan Bóg mówi, teraz Twoje życie musi być takie jak w susze, bo takie coś. Nie. Wiecie, jak Jonasz w złym nawet siadł na stoku góry, żeby widzieć Niniwę i oglądać, jak zginie Niniwa. Wiecie, Pan Bóg nawet co zrobił? Szybko sprawił, że szybko wyrósł krzew. I mógł w cieniu siedzieć. Jonasz nawet. Może? Czy Pan Bóg może przyjdzie do ciebie i powie, no chciałbym, żeby twoje życie było takie obfite, żeby dusza twoja się radowała, ale no nie, teraz to są takie, nie da rady. Nie, no nie, Pan Bóg stwarza warunki. Jak trzeba, to krzew rycynowy rośnie błyskawicznie. Jak trzeba, to słońce skrywa się za chmurami. Jak trzeba, to napływają chmury deszczowe. I będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, którego wody nie wysychają. Ja dziękuję Bogu, że życie z Bogiem jest właśnie takie. O takim życiu powinniśmy marzyć i do takiego życia obfitego dążyć. Jeśli jest inaczej, to nie jest tak, bo tak musi być. Nie. Coś jest niewłaściwego, może niewłaściwy post. Może po prostu nie założyliśmy nawet postu. Nie mówię o tym poście wtorkowym i innym w sobotę przed wieczerzą. O tym poście, o którym tu Bóg mówi. To jest prawdziwy post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bez... Może wiecie, chrześcijanin nie powinien żyć bez postu. Teraz rozmawiam z takim bratem, nawrócił się sam ze świadków. Jakie on ma gorące serce. Jej, kochany, jak on miłuje Boga. Mówi, wyszedłem dzisiaj, szedłem na nabożeństwo, bo dałem mu jakiś adres tam, żeby znalazł zbór. Jaki to problem znaleźć zbór? Są trzy. Jaki to problem znaleźć zbór? Okropnie. Ale mówi, wyszedłem i tak mi się wydawało, że każdy człowiek, który idzie po tym mieście, to jest, ja go tak kocham, że ja bym go uściskał z całej sił. Taka radość, taka miłość w jego sercu, to jest taki Boży dar. Nasze życie takie może być, ma być. Ale on powiedział mi, tyle lat już tam, w świadkach już kilkanaście lat, mówi, nigdy nie puściłem. Nigdy w życiu nie puściłem. U nas się tego nie mówiło. Ja i teraz tak, co to jest post?
jak to wygląda. I ja jestem przekonany, że on już doświadczył, co to jest post, chociaż rozmawiałem z nim w tamtym tygodniu. Chrześcijanin może spędzić życie bez postu, ale mówię teraz o tym poście, co tutaj jest napisane w Izajasza. To jest post, który ma mu podobanie. Może takiego postu nawet, o jedny, kiedy założyłeś, to załóż. I trwajmy w postach i modlitwie, w takim poście, daj Boże też. Przede wszystkim w takim poście. To wtedy tamte będą potrzebne i będą ważne. Bo takie ma być życie z Panem Bogiem, bo takie jest życie, bo takie życie przyszedł dać Jezus. Przyszedł, mówi, aby dać życie, obfite życie, Boże życie. Wiecie, i ja dziękuję Bogu, że ja mogę część z tych rzeczy, które kiedyś nie wierzyłem, że są możliwe, że mogę doświadczać teraz w swoim sercu. To Boże nawodnienie. Wiecie, nie wiem, byście to szybko dostrzegli, gdybym stracił tą rosę w swoim sercu Bożą. Szybko byście to zobaczyli. Byłbym strasznie nieszczęśliwy. Ale jakże jestem szczęśliwy i wdzięczny Bogu, że kiedy otwieram Słowo Boże, kiedy chcę coś myśleć, to znajduję tam wodę w swoim ogrodzie. To jest Boża woda, nie moja. Kiedy przyszła ta woda? Jaką drogę znalazłem do tej wody? Może ktoś by się zapytał, no jaką drogę znalazłem? Ja też chcę taką wodę mieć. Powiem, nie znalazłem drogi, specjalnej drogi do wody. Takiej sekretnej drogi do wody, do Bożego błogosławieństwa. Takiej, ojej, kochany, trafiło się i znalazłem tajemne przejście. Nie ma takich. Trzeba tak zacząć żyć, modlić się do Boga, wołać do Boga, pragnąć tego i uczyć się tak żyć. A Bóg będzie nawadniał. To Bóg nawadnia. Nie znalazłem sam drogi i bez Boga teraz mogę sobie wodę mieć w swoim ogrodzie. Nie ma takiej drogi. Że gdzieś, takiego miejsca, gdzie gdzieś tam ta woda leci, a ci brakuje, to tylko jak znasz przejście, to dojdziesz tam i sobie nawodnisz serce. Nie ma. Jak się ma społeczność z Panem Jezusem, jak się Go uczymy kochać, jak się uczymy posłuszeństwa, jak się uczymy pokory. Pokory, co ma pokora z tym? Co ma uniżenie? Co ma cierpienie, znoszenie cierpienia? Co ma z rosą? To trzeba gdzieś się dokopać do jakiegoś źródła. Nie. Zatrosz się o swojego bliźniego, popłacz nad nim. Pomódź się z serca do niego. Pomóż mu, bratu swojemu, siostrze, pomóż. Myśl o nich, módl się o nich. A wzejdzie twoja sprawiedliwość i przychodzi czas, że Pan Bóg zrasza twoje serce. Pan Bóg je zrasza. A Pan Bóg jest tak wierny, ani jednego dnia nie opuści. Jak obiecał dawać mannę Izraelowi, zobaczcie, nie zapomniał, przez 40 dni nie zdarzyło mu się, że nagle budzą się z ranka, Boże, co się dzieje? Nie ma manny! Ach, zapomniałem, przepraszam. Nie! Każdego dnia była. Przez 40 lat. Pan Bóg jest wierny. Chwała Bogu, że jest wierny. I możemy obfitować w nim. I dałby Bóg, żeby teraz, kiedy słyszymy, powiem, w świecie tragedie, w kościele często tragedie, za wiele tych tragedii. Dałby Bóg, abyśmy znali to miejsce, gdzie spływa rosa z nieba, gdzie spływa deszcz z nieba, bo on ciągle Bóg zrasza suchą ziemię. Ciągle Bóg zrasza suchą ziemię. Amen.